Platforma Obywatelska to wyższe raty kredytów, eurodrożyzna i bezrobocie. Plakaty z takim nagłówkiem trzymali w rękach bełchatowscy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej marszałek senior Antoni Macierewicz przestrzegał społeczeństwo przed polityką PO. Szanowni Państwo, chcemy powiedzieć o zagrożeniu, w jakim się znaleźliśmy ze względu na podjęcie przez Platformę Obywatelską propagandy swojej polityki finansowo-gospodarczej, która naprawdę może doprowadzić do katastrofy Polski. Jednym z najbardziej niebezpiecznych działań Platformy Obywatelskiej jest jednoznaczne, wielokrotne zapowiadanie, że gdyby Platforma wygrała wybory, to wtedy wprowadzi euro, wyrzuci złotówkę, pozbawi Polskę finansowej suwerenności. To będzie miało konsekwencje dramatyczne, zarówno w wymiarze politycznym, bo pozbawi Polskę bardzo istotnego narzędzia niepodległości, jak i gospodarczym dla całego społeczeństwa. Wzrost wydatków, wzrost cen na skutek euro jest klasycznym dramatem wszystkich prawie państw Unii Europejskiej, a zwłaszcza takich jak Włochy, jak Hiszpania, jak Grecja, a nawet jak Francja. Co się dzieje we Francji, widzimy wszyscy. To jest między innymi właśnie konsekwencja przyjęcia euro i wzrost cen i podporządkowanie całej gospodarki de facto Niemcom. Takie są konsekwencje i tutaj Platforma Obywatelska nie ukrywa, że chce narzucić Polsce politykę niemiecką, że chce doprowadzić do pozbawienia nas finansowej suwerenności i doprowadzenia do dramatycznej sytuacji szerokich rzesz społeczeństwa. Oprócz tego uważają, że rozwiązanie dzisiejszych problemów to podniesienie rat kredytów. To są rzeczy zupełnie szokujące, że wzrost cen, wzrost kredytów ma sytuację polską rozwiązać, ma sprawić według nich, że będzie lepiej, ma sprawić, że rozwiąże się zagrożenie, z jakim mamy do czynienia. Jest wręcz odwrotnie. To uderzy w szerokie grupy społeczne. No i wreszcie atak na wsparcie społeczne ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czego klasycznym przykładem jest 500+, ale także wszystkie działania wspierające te środowiska, które są w najtrudniejszej sytuacji. I Platforma Obywatelska uważa, że to wsparcie społeczne należy za wszelką cenę wycofać. Trzeba powiedzieć, że trudno jest zrozumieć, dlaczego Platforma Obywatelska taką politykę właśnie prezentuje, ale jedno jest pewne, że celem jest absolutna zmiana polityki gospodarczej wspierającej najsłabsze grupy społeczne, co jest charakterystyczne, co jest główną formułą Prawa i Sprawiedliwości. Przestrzegamy przed tym działaniem Platformy Obywatelskiej. Chcemy bardzo jasno powiedzieć, że nigdy się nie zgodzimy na to, żeby dzisiaj przyjmować euro. To jest rzecz, która będzie prowadziła do katastrofy. Nie zgodzimy się także na podwyższenie kredytów, co Platforma Obywatelska zakłada. Jest świadoma, że jej polityka do tego doprowadzi. Nie zgodzimy się w żadnym wypadku na wyeliminowanie wsparcia społecznego. Wręcz odwrotnie, będziemy rozszerzali wsparcie społeczne. Jak Państwo wiecie, jest teraz prowadzona dyskusja na temat zwiększenia zakresu 500+. Tutaj jest wypowiedź pani premier Szydło, która rozważa ten problem i nie ma wątpliwości, że dla nas wsparcie rodzin jest jednym z zasadniczych celów naszej polityki społecznej, naszej polityki gospodarczej. Raz jeszcze przestrzegamy przed tą polityką, którą zapowiada Platforma Obywatelska, bo ona doprowadzi Polskę do katastrofy.